Witam w kolejnym odcinku SGSM News. W dzisiejszym odcinku news, właściwie dwa newsy. Jeden z Ameryki Środkowej, drugi z Europy. Pierwszym newsem jest fakt, że teleturniej Milioner Żywka trwa do Gwatemali. Pamiętacie, jak na początku roku zrobiłem taki odcinek o nielicencjonowanych wersjach teleturnieju Milionerzy? No i tam też był taki przykład właśnie z Gwatemali. Tam była taki teleturniej wzorowany na milionerach, nadawany w radiu. No to po 20 latach Gwatemala doczekała się licencjonowanej telewizyjnej wersji Milionerów, która będzie nosić nazwę QRSL Milionario, podobnie jak inne hiszpańskojęzyczne wersje. Będzie nadawana na antenie telewizji Guatemala.com, a gospodarzem będzie Hector Sandarti. Emisja rozpocznie się w tym roku, kiedy dokładnie nie wiadomo. W każdym razie do wygrania będzie 100 tysięcy Quetzalów. Quetzal, taka waluta Gwatemali. No i co należy jeszcze powiedzieć, to, że prawdopodobnie, z tego co udało mi się dowiedzieć, nagrania będą miały miejsce w studiu wersji kostarykańskiej. Dobra, no to jest pierwszy news. Drugi news to news z Węgier, albowiem 3 kwietnia. 3 kwietnia telewizja TV2 rozpoczyna emisję nowej węgierskiej wersji teleturnieju Familiada. No i prawdopodobnie emisja będzie od poniedziałku do piątku. To jest kolejny teleturniej, który powraca do węgierskiej telewizji. Kolejny, który właśnie trafia na antenę TV2. Wcześniej było Idź na całość, teraz będzie Familiada. No i jak już powiedziałem, od 3 kwietnia. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM News.